I dzień dobry, witam w trzecim odcinku vloga Startup My Way, trzeci odcinek sezonu drugiego. Teraz robimy cotygodniowy vlog, wcześniej było tak 3-4 razy w tygodniu, ale już tego czasu nie ma aż tak dużo i też w sumie tych informacji nie ma tak dużo, mogę wszystko przekazać jakby raz w tygodniu, żebyście widzieli tą moją drogę i myślę, że to w tym momencie wystarcza. Więc witam Was z mojego biura, teraz jeszcze pokażę, co tu się zmieniło. Dla osób, które mnie nie znają, Bogusz Mękalski, w tym momencie dwie firmy, czy w sumie dwie takie działalności. Pierwsza działalność to jest, tak fajnie to właśnie wymyśliłem, jak to można opisać. To jest firma mediowa, tak? Startup My Way, czyli vlog, podcast, blog, plus jakieś dodatkowe rzeczy typu mailingi i tak dalej, budowanie społeczności, grupy na Facebooku, zorientowane w około przedsiębiorczości, biznesu w modelu SaaS, na przykład startupów, technologii, przyszłości, takiego futuryzmu trochę też, AI i tak dalej. I to jest firma mediowa, która się monetyzuje sprzedając poprzez sprzedaż kursów online, tak? Więc jest Akademia SaaS, która jest jakby powiązana ze Startup My Way i Akademia SaaS ma w tym momencie jeden kurs od dewelopera do foundera. Będzie zaraz drugi kurs, drugi mini kurs, taki darmowy, którego będzie można dołączyć, pomysł i walidacja. Jeżeli już go opublikowałem, to pod tym wideo będziesz miał link, żeby się do tego darmowego kursu dostać. Jeżeli chodzi o główny kurs w Akademii SaaS od dewelopera do foundera, to czwarta edycja startuje w marcu. Prawdopodobnie 11 marca będzie otwarcie. Ok, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to druga firma, to jest Polisa w chmurze, czyli oprogramowanie w modelu SaaS dla branży ubezpieczeniowej, w szczególności dla agentów, agencji takich niezależnych ubezpieczeniowych. Jeszcze w tym momencie w Polsce, ale mamy plany globalne. Rozwijamy się tutaj zespół jest w Startup My Way, zespół jest mały, bo jestem w zasadzie ja plus Maja, moja asystentka. A w Polisie w chmurze w tym momencie 3 osoby są na full time, plus szereg współpracowników. Ostatnio dołączył Piotrek, który pomaga nam w mobilu. Piotrek przyszedł z takiej społeczności jak Mafia, Mirka Brunejko, mogłeś słyszeć, więc tam w sumie wymieniamy się kompetencjami wewnątrz tej grupy. I naprawdę można, po prostu wrzuciłem posta na grupę, że potrzebujemy osoby od mobila, zgłosiło się ilość osób. Część coś zaczęła robić, ale odpadła i Piotrek został. Przyszedł test, proof of concept i teraz działamy nad aplikacją dla Polisy w chmurze. Także tyle tytułem wstępu i teraz pokażę Ci tutaj moje biuro. Tutaj jest miejsce do nagrywania podcastów czy wideokastów. To jest ten regał, który mogłeś widzieć na innych wideo. Tutaj sobie siedzimy. Siedzi jeden gość, siedzi drugi gość, czy w sumie siedzę ja, siedzi gość. O, a tutaj stoi moja kawka, więc ja się kawki napiję, łyczek. O, tutaj mamy oświetlenie. Oświetlenie oczywiście staje tak, żeby naświetlić naszego gościa. Książeczki, jest tego sporo. Teraz zrobiłem tak, że wystawiłem niektóre książki. O, znasz tego gościa? Wystawiłem niektóre książki. O, to jest super książka. Marek Zmysłowski rozkręcał bardzo duży biznes w Afryce. Świetna książka, bardzo mi się podobała i Marek będzie wkrótce w podcaście. Czekam tylko, aż się tutaj pojawi, wróci z Afryki. Więc tutaj mamy ten regalik. Tutaj jeszcze statyw, stojak na mikrofon. Stoliczek. Tutaj, o proszę, skraweczka ładna, do której nalewamy różne rzeczy, jak przychodzą goście. Dorobiłem się stojaka na kurtki, wcześniej kurtki leżały, już akustyka też się poprawiła, jak oglądałeś poprzedni sezon, akustyka była słaba, teraz jest w miarę okej. Oczywiście mikrofoniki, la, można sobie pogadać. A tutaj jest takie stanowisko pracy, jest komputer, jest monitor, jest tablica, tam się powerbank ładuje. A tak, taki mam widok za oknem. Trochę tutaj jeździ samochodów, kwiatki są, więc tak to mniej więcej wygląda w tym momencie. Czy coś już się będzie zmieniało? Myślę, że jeszcze może jakieś dojdą panele akustyczne, bo
Chyba na tej ścianie ostatnio nagrywałem intro do nowego kursu, do tego darmowego kursu. Nie muszę tutaj żadnego takiego ekranu otwierać, bo no po prostu jest idealna szara ściana, no po prostu jest super, witam serdecznie, la. Tak? Może jakieś ekrany akustyczne tu będę ogarniał, no ale tak to się mniej więcej przedstawia. Jest całkiem dobrze. O, tu jeszcze ci pokażę chmurkę. Proszę bardzo, chmurkę, policja w chmurze. I aparat mój podcastowy obecnie Sony Alpha z obiektywem Sigma 16 mm. Nie znam się za dobrze na aparatach. Okej, dobra, a teraz ci pokażę, kto ostatnio tutaj na tych fotelach podcastowych siedział. Jedna osoba to jest człowiek, którego już możesz znać, był już, jego podcast jest opublikowany, a druga osoba to jest ktoś, kto będzie, publikacja tego podcastu, tego wywiadu rewelacyjnego będzie za około 2 tygodnie, jakoś tak pod koniec lutego. Także zobacz, kto mnie ostatnio odwiedził. I tak jak mówiłem, przyszedł do mnie właśnie tajemniczy gość, Dzian, dzień dobry, cześć, witajcie. Landingi.com, prezes, muzyk, poliglota, filantrop. W skrócie. Zostańmy przy CEO Landingu w takim razie. I nasz gość honorowy dzisiaj, człowiek, który wygrał z koronawirusem. Tak. Przynajmniej tak mówią reklamy na Facebooku. Teraz już przechodzimy do meritum dzisiejszego odcinka, czyli pokażę ci, właśnie tu widzę, moje cele. Moje cele na kolejne lata. O, widzę tutaj nawet jest 2030. Jeden cel do osiągnięcia w 2030, za 10 lat. Moje krótko i długoterminowe cele. Oczywiście te cele się zmieniają, tak? Ta edycja jest bardzo ważna, że myślimy coś, tak? Zmienia się nasza perspektywa i możemy po prostu te cele wyedytować. To się też u mnie troszkę zmienia. Mam cele, które sobie zaplanowałem, ale w ogóle nie podszedłem do nich. Mam też cele, które gdzieś zacząłem, ale stwierdziłem, że nie, to nie jest dla mnie, przynajmniej teraz. Na przykład cele związane z jakimiś tam kryptowalutami, blockchainem, kiedyś mocno zacząłem działać w tej kwestii, a potem po prostu temat odszedł. Zobaczymy, co będzie później. Dobra, nie przedłużam i przechodzimy do tych celów. No więc tak, zaczynamy. Cel numer jeden, biznesmen. Cel przychodowy. Tutaj mamy 100 milionów złotych przychodu rocznego. Nie jest to jakiś bardzo wielki cel, ale termin mamy 2026, czyli jakieś 6 lat w tym momencie. To są oczywiście cele, to są tak zwane te trzecie poziomy, tak? Trzy poziomy tutaj, pozdrawiam Mirka, korzystam z tej metody trzech poziomów. Okej, lecimy dalej. Mamy światowca. Moja aplikacja SaaS używa na 20 zagranicznych rynkach. 2025. Nomad. Spędzam z rodziną 3 miesiące rocznie podróżując. 2024. Oczywiście to wszystko rozbite na mniejsze cele. Drugi poziom, pierwszy poziom. To są już te ostateczne. Podcaster. Nagrałem 100 odcinków podcastu. Teraz dzisiaj jesteśmy na 32, 33 odcinku. 2022. Podróżnik. Odwiedziłem Amerykę Północną, Południową, Afrykę i Australię. W zeszłym miesiącu udało mi się osiągnąć pierwszy poziom w tym celu i odwiedzić Afrykę. Po raz pierwszy. Luksusowy ekolog. Posiadam Teslę Model S lub X. 2026. Jestem wielkim fanem Elona i Tesli i wszystkich jego rzeczy, więc chcę tu Teslę tak czy siak mieć. Proforma, przynajmniej proforma. Randkowicz. 2 razy w tygodniu mamy z Kingą wieczór wolny od dzieci. Taki cel prywatny. Jak ktoś ma dzieci, to wie, o co chodzi. Jak ktoś nie ma, to jeszcze może sobie nie zdawać sprawy. Okej, Nurek Podróżnik.
nurkowałem w 10 najpiękniejszych miejscach świata. Do tej pory nurkowałem tylko raz w Indonezji, plus snorkeling to cały czas, jak byliśmy tam na 3-miesięcznej podróży. Genialna sprawa i chcę na pewno do tego nurkowania wrócić. Tutaj mamy no, 2030, taki dosyć odległy termin. Kucharz, umiem gotować 50 pysznych potraw, więc staram się też uczyć nowych rzeczy, uczyć gotowania nowych rzeczy. W styczniu nauczyłem się robić szakszukę, takie jajka z pomidorami i z różnymi innymi dziwnymi rzeczami. Muzyk solowy, więc poza biznesem jestem jeszcze trochę sobie muzykuję, gram na gitarze i na kilku innych instrumentach, więc planuję gdzieś tam kiedyś nagrać jakąś płytę solową plus goście 2027. Żeglarz, też interesuje się dosyć mocno żeglarstwem, teraz to trochę odeszło. Ale chcę do tego mocniej wrócić, więc poprowadziłem 5 rejsów morskich samodzielnie 2026. Człowiek morza, posiadam własny jacht. Będziemy testować, nie wiem czy dojdę aż do tego poziomu. Pianista, więc planuję nauczyć się grać na nowym instrumencie, na pianinie. Umiem grać 10 utworów na pianinie w 2022, chociaż to się kurczę może udać szybciej. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam instrumentu. Planuję w tym roku kupić instrument i rozpocząć pierwsze lekcje. Z pomocą też szkoły pianina. Polecam. Działkowicz, nowy dom w Wildze z sauną 2025, więc mam działkę w Wildze i chcę tam postawić nowy dom. Jest taki stary, mamy problem z tym domkiem i chcę mieć tam koniecznie saunę. Akurat mam sąsiada tam, który buduje sauny, więc może to się uda. Ok, nauczyciel, 1 milion przychodów z kursów online 2021, więc udało się już osiągnąć drugi poziom w tym celu i dojść aż do 250 tysięcy przychodów z kursów online w zeszłym roku, więc w tym i przyszłym myślę, że do miliona damy radę dojść. Goista, więc lubię grać w Go, oczywiście nie mam na to czasu, ale chciałbym mieć siłę jeden dan w 2030. Oczywiście pośrednie cele zweryfikują, czy to ma sens. Marketer, moje listy mailingowe mają 50 tysięcy subskrybentów w 2022. Straightforward. Player, skończyłem 5 gier komputerowych, więc kiedyś jakby w młodości gry były dużym takim częścią mojego życia, a teraz nie są, więc trzeba to zaplanować sobie po prostu w swoim planie i tyle, i po prostu robić to jako jeden z celów. Podcast Global, 50 odcinków podcastu po angielsku 2024. W tym roku planuję nagrać pierwszy podcast w języku angielskim i zobaczyć, jak mi to pójdzie. Będzie to kolejny taki challenge. Eksperyment. Lubię eksperymentować, zacząłem eksperymentować z różnymi rzeczami, typu na przykład trening na siłowni z trenerem, tak? Jakiś eksperyment, który kontynuuję, albo nie wiem, dieta keto, której jeszcze nie wypróbowałem. Więc planuję spróbować 100 nowych rzeczy. Obywatel świata, pomieszkać 3 lub więcej miesięcy z rodziną w 3 różnych miejscach świata. Zobaczymy jak to się uda. SAS Academy. Myślę o tym, żeby wyjść z Akademią SAS poza granice kraju i gdzieś tam osiągnąć poziom 1000 studentów w globalnej wersji. Projekt zdrowie polega na tym, że przez 90 dni stosuję Bogusz Health Protocol. Na razie muszę go zdefiniować. Chodzi tutaj o suplementację, ćwiczenia, posty, żeby to wszystko było możliwie usystematyzowane, ustrukturyzowane i jakby zapisywany, będę patrzył jak to działa. 100+, pomogłem tysiącowi osób w poprawie ich szansy na dłuższe życie. Interesuję się też długowiecznością, różnymi sposobami osiągnięcia. I chcę też pokazywać innym ludziom, że można coś w tej kwestii robić. Podcast live, 50 odcinków podcastu na żywo. Już się udało nagrać 3, 2 opublikowane. Czwarty wkrótce nagrywamy. Planuję wypuszczać mniej więcej co 2 tygodnie, zobaczymy jak się uda. Na razie się udaje co 2 tygodnie. Kolejne materiały będą wchodziły co 2 tygodnie. Achieve Guru. Tutaj nie wiem, czy ta nazwa się kiedykolwiek pojawiała, ale mam pewien plan na globalny produkt. I tutaj Achieve Guru ma 1 000 000 użytkowników 2028. Nie będę zdradzał na razie więcej. No i planuję planować miesiące przez kolejne lata jako planista. Tu jeszcze mamy 3 cele takie: lead, kontrakt, subskrypcje
kontakt, subskrypcję w Policie w chmurze. To już nie będę tego omawiał. Cele bardziej biznesowe. O, tak to się prezentuje mniej więcej. I teraz tutaj mamy rozbicie jakby na trzy poziomy, czyli na przykład nie wiem, mamy playera, tak, czyli w tym roku muszę skończyć Wiedźmina 3. Bardzo ciężki cel. Nie wiem, jaka będzie nagroda za to, że to zrobię. Czyli mamy od ogółu, tak, od największych celów, poziom drugi, poziom pierwszy. I tutaj widać, co już się udało osiągnąć. No i potem mamy to, rozpisujemy na czas. Czyli tutaj mamy po prostu kolejne lata. No i mamy czas w tym roku. I na przykład właśnie, o tutaj podróżnik, cel został, poziom pierwszy został osiągnięty, odwiedziłem Capo Verde w Afryce. O, i tak to mniej więcej się przedstawia, więc mam nadzieję, że nie było za długo, bo trochę nad tymi celami spędziliśmy. Tutaj 8 minut to tłumaczyłem. Daj znać, czy masz jakieś cele, jeżeli tak, to koniecznie podziel się w komentarzu przynajmniej jednym, trzema, może pięcioma swoimi celami długoterminowymi. Będzie mi bardzo miło, bardzo mnie to inspiruje, jak patrzę, jakie cele mają inni. Mam nadzieję, że moje cele Ci się podobały i że będziesz czekał na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień. Także dzięki, do usłyszenia, cześć!